Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Admiral, a przed wami kolejny odcinek z gry Eat Me I.O. Tak więc, moi kochani, na początek przypominam wam o G2, które znajduje się w opisie. Z kodem Admiral otrzymacie 3% zwrotu, jeżeli byście chcieli sobie kupić jakąś tanią grę. I słuchajcie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym odcinkiem. I dzisiaj, co dzisiaj zrobimy? Pewnie się zastanawiacie, co dzisiaj będzie. Dzisiaj zagramy sobie nową rybą. Ja jeszcze nie mam jej ewolucji, czyli jest to oczywiście rekin. Tak jest, rekin. Nie mam jego ewolucji, do tych ewolucji potrzeba naprawdę dużo, dużo grać, naprawdę trzeba zbierać tego jedzenia całą masę, więc też nie jestem w stanie tego robić, bo bym musiał grać chyba, nie wiem, 10 albo co najmniej 12 godzin, żeby jedną rybę tutaj wyewoluować do drugiego poziomu, a co dopiero do trzeciego, bo jeszcze niektóre mają trzeci poziom. Więc dzisiaj po prostu sobie pogramy, a kiedyś tam w przyszłości, jeżeli uda mi się zbierać, to pokażę wam po prostu jej tutaj tak jakby ewolucję, co nie? Więc dobra, pójdźmy sobie może najpierw naszego akwarium. Tu możemy sobie coś kupić. 3 shellsy za 60, no dobra. No i jakieś zwykłe, najbardziej standardowe akwarium. Dobra, coś wyleciało z niego, jakieś takie no, dość słabe rzeczy, ale zawsze spoko, co nie? Zawsze coś tam dodatkowo dostaniemy. Ostatnio robiliśmy sobie te Fishy Challenge. To było dość ciekawe wyzwanie, udało nam się je ukończyć. Tu mnie ktoś zaprasza, to nie chcę. Gdzie jest nasz klub? Jest nasz klub oczywiście tutaj. Zobaczmy, kto się nie logował? Kto się nie logował ostatnio? Jeden dzień, 02, ok, dzień, 2, 8 dni. Nathan, 8 dni się nie logowałeś, no przykro mi bardzo. Reszta się logowała, więc zostaje. Dobra, tak więc ruszamy na podbój oceanów naszym tutaj rekinem. Oczywiście bierzemy sobie timed battle, czyli taką zwykłą bitwę. Później zagramy sobie jeszcze w endless battle, więc zobaczymy. Dobra. Mamy naszego rekina. Zaraz zobaczcie, jakie on ma zdolności. Obstawiam, że nie będzie miał aż tak dobrych zdolności jak nasza ryba rozdymka zadymka, ale kto wie, może jednak jego zdolności będą tutaj dość ciekawe. Oczywiście w kapelusiku. W sumie mógłbym ten kapelusz zdjąć, bo on tak troszkę do tego rekina nie pasuje. No ale dobra. Zaczynamy. Tu, tu, ru, tu, tu. Okej, oczywiście na początku trzeba się dobrze najeść. Tutaj wiadomo. Nie ma co czekać. Zobaczymy, ile nam się uda tutaj oczywiście wygrać tych bitew rekinem. Dobra. On tutaj ma taką zdolność, ja już używałem jej chyba raz, jak sobie tak grałem poza odcinkiem, że znika i się pojawia. I to tyle, co nie? Znika i się pojawia. To wszystko, co możemy nim zrobić. Chodź tutaj, rybo. Zostałaś zjedzona. Już mam drugie miejsce. Dobra. Jeden kill i drugie miejsce. Dobra, trzecie. Właściwie pierwsze? Chyba coś się tutaj nie zaktualizowało do końca. Dobra, stajemy się niewidzialni, więc to też jest bardzo fajna zdolność, którą można w jakiś fajny sposób sobie tu powykorzystywać. Niewidzialność taką. Okej, dobra, mamy żółwika. Ta niewidzialność powinna trwać dłużej. Tak moim tutaj osobistym, skromnym zdaniem. Powinna trwać dłużej. Też oczywiście możemy się rozdzielać. Wow, ryba zadymka. Na tę rybę trzeba uważać, nie ma co. Jak ktoś dobrze umie grać rybą zadymką, to może pokonać wszystkich. Wszystkich bez wyjątku. Boom. Dobra, okej, nice. Dobrze, idź nam całkiem przyzwoicie. Została nam jeszcze minuta. No i zostałem zjedzony, kurczę, nie dałem rady wykręcić w drugą stronę. No ale dobra, spoko. Lecimy sobie dalej. Mogę się zrespić za 25, ale to by było po prostu bezcelowe. Pirania jaka ogromna. No nawet się nie zdążyłem zrespić. Nie lubię. Nie lubię takich akcji, że nawet się nie mogę zrespić, a już mnie ktoś tutaj jest w stanie zabić. Dobra, więc tak wygląda mniej więcej nasz rekin. Na razie mamy trzecie miejsce. Może w następnej gierce pójdzie nam troszeczkę lepiej. Taką mam też tutaj skromną nadzieję, że się to uda. Dobra, musimy się najeść. Ryba rozdymka. Wiem, że to jest ta ryba, która... Jedna z tych, która nie używa skilli. Dobra, piranie spróbujemy złapać. 6 sekund. Dobra. Wow, okej, dobra, nie daliśmy rady. Ale mamy trzecie miejsce, więc spoko. Dostaniemy trochę pucharków. 3 kile. No dobra, całkiem przyzwoicie. Oczywiście akwarium. Jedno zdobyliśmy, więc też sobie ich trochę pozdobywamy, bo u mnie ogólnie tutaj trochę bieda z tymi akwariami. Więc nie możemy też zrobić fajnego openingu, co nie? Więc dobra, lecimy sobie z drugą gierką. Też oczywiście damy sobie timed battle i zobaczymy, ile tym razem uda nam się załatwić rybek. Mam nadzieję, że zajmę pierwsze miejsce. Taki jest ogólnie cel odcinka oczywiście, zająć pierwsze miejsce. Jak to w gierkach IO zawsze się dąży do tego, żeby być
w topce i żeby po prostu te pierwsze miejsce zająć. Dobra, próbujemy. Waiting for players, dobra, odliczanie. Dobra, już się zaczęła, tu w sumie nic nie zjadłem, a już mnie gonią, co nie? Już mnie to jakieś typy próbują zjeść. Dobra, siema rybko. Okej, okay. Jesteśmy niewidzialni też, jeżeli ktoś jest większą rybą ode mnie, to wtedy jesteśmy też niewidzialni, nie wychodzimy z takiego ukrycia. Po prostu omijamy taką osobę, możemy przez nią przejść. Bardzo fajne, przydatne. Nie da się tego ukryć. O kurczę, prawie ją zdołapałem. Dobra, próbujemy. Będę ją ścigał, dopóki mi się nie uda. Jak dobrze wykieruję, to powinno nam się to udać. No dobra, spróbujmy może. O kurde, ej, no ryby zaczęły używać zdolności. To jest, jestem pod wrażeniem, co nie? Zazwyczaj tutaj ludzie w tej grze w ogóle zdolności nie używali. Po prostu sobie biegali po mapie jak, nie wiem, jak jakieś wariaty tutaj. O, no i zeżarty zostałem. Zostałem zeżarty przez żółwie. Pożarty przez żółwie, najgorzej. Czemu te żółwie są takie niedobre i mnie tutaj tak po prostu załatwiają? O nie. Dobra, mogę sobie uciec bez problemu. Przynajmniej tyle, że sobie mogę uciec, co nie? Zostaliśmy takim szlachetnym rekinem trochę, tak? Tutaj tak zacząłem, zwróciłem na to uwagę. Szlachetny rekin, co nie? Dobra. Tu. Dobra, teraz w górę może troszeczkę tutaj nazbieramy. Spoko. Dobra, żółwik tutaj nas próbuje. No i nas zeżar. Przynajmniej go poraziło, chociaż tyle. Chociaż tyle, że go tego żółwika tutaj troszeczkę prąd poraził. Dobra, 10 sekund. No już się chyba raczej nie odrodzimy, ponieważ gra się kończy. 5, 4, 3, 2, 1... I niestety zero. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jedną trzecią próbę i później przejdziemy na ten tryb nieskończoności. Zobaczymy, jak nam na tym trybie nieskończoności pójdzie. Mam nadzieję, że na tamtym trybie będzie zdecydowanie lepiej. No ale to wiecie, różnie to bywa z tą gierką, co nie? Ogólnie rekin z tego co widzę jest dość, no, dość słabą postacią. Tylko ryba zadymka, co nie? Najlepsza ryba na świecie. Moja ulubiona. Dobra, spróbujmy teraz coś tutaj więcej zdziałać. No to już trzeba będzie po prostu rekinem więcej ścigać ludzi, po prostu znikać, atakować z ukrycia. Taka dość trudna, bym powiedział, nawet postać do grania. Dobra, 3, 2, 1. Dobra, coś sobie zjadamy. Możemy spróbować tego żółwika tutaj. Dobra, oni wiedzieli, co tu się święci. Wiedzieli, że będę atakował z ukrycia. Wiedzieli to po prostu, ja to czuję. Czemu przez nich przeszedłem? Czemu ich nie zaatakowało? To było dziwne, to było naprawdę dziwne. Boom! Może ja po prostu nie mogę atakować, na to wychodzi. Dobra, na czerwono się świecisz, to ciebie nie będę ruszał. A tam coś na dole było, jakaś ryba. Jest! Ryba zadymka. I nawet mogę ją zjeść. Ja czy się napompuje. Obstawiam, że nie. Dobra. Okej, okay, napompowała się. Jednak coś tam... Ludzie używają tych zdolności. Dobra. Zjedzony z ukrycia. Super. A jesteśmy dalej na dość niskim miejscu, niestety. W sumie mógłbym stworzyć sobie... Wow! Ale nam się trafiło. Pięknie! Pierwsze miejsce. Ludzie tutaj troszeczkę nie ogarnęli z tego, co widzę. Pyk. No tego się nie spodziewałem. Myślałem, że... O, wylogował się z gry pewnie. Na pewno się wylogował, jestem pewien. Tu. Okej, zniknąłem, ale kurczę, dużo straciłem. Połączmy siły, szybko. No i dobra, i zjedzone, ale pierwsze miejsce jest, póki co, więc nie ma tragedii, jeżeli chodzi o naszą rozgrywkę. Jest całkiem spoko. Dobra, już drugie, no niestety, już drugie, o, dalej pierwsze. To było dość ciekawe, jak to się wydarzyło, że mieliśmy drugie, a teraz mamy pierwsze. Dobra, no teraz już na 100% pierwsze będziemy mieli, mamy 6 kili. Nikomu nie damy i będzie pierwsze miejsce. No i pięknie, udało się. Pierwsze miejsce jest zdobyte. Jest!
Dobra, więc teraz możemy sobie wypróbować ten tryb nieskończoności. Mam tu jakieś akwarium, ale z tego co widzę jest to jakieś... Te najsłabsze niestety. To jest te najsłabsze. Trochę smutek, bo wolałbym te lepsze. Dobra, Endless Battle. W ogóle możemy przejść, nie możemy przejść na wyższy poziom. Więc zagramy sobie na tym zwykłym. Na tym zwykłym trybie nieskończoności. Nie na tym, na takim trudniejszym, gdzie... No, no ale to do tego trudniejszego potrzeba niestety leveli ryby. Więc tego nie mamy, więc nie możemy tego zrobić. Dobra. Okej, okay, ewolucje, no to niezły poradnik. To mnie nie interesują te poradniki, ja to wiem. Dobra. Tu mamy tryb nieskończoności, więc trzeba będzie uważać naprawdę. Zobaczymy, czy uda nam się te pierwsze miejsce zdobyć. Tak powiedzmy 20 kili, jeżeli będę miał, to już będzie naprawdę, naprawdę spoko. Okej. Okay. Jakieś cisko. Nas tutaj próbuje wyrolować i uciec, ale mu się to nie uda chyba. Taką mam skromną nadzieję. Tu, dobra, jeden zjedzony. Pierwszy kill. Okej, tu ludzie w ogóle po prostu zamiast zabijać, to oni po prostu się tutaj fidują, jedzą i tyle. O ty cwaniaku, kurde. Dobra, pojedzmy trochę. Tu. Pff, najgorszy na świecie. Najgorszy. Bum. Zjedzony, okej. Okay. No się przyda ciekawa umiejętność. Może nie jest jakoś super przydatna, tak uważam. Ale jakoś tam w jakiś sposób można ją wykorzystać. W gorszy lub lepszy, ale da się. Da się coś z tego zrobić. Dobra, o kurde, ta ryba rozdymka policyjna jest cwana, muszę przyznać. Myśli, że ją nie dorwę, o kurde. My nie jesteśmy już na pierwszym miejscu, to boli bardzo niestety, to boli bardzo. No i co, będzie tak uciekać w nieskończoność przede mną? Nie ma takiej opcji, zjedzona. Super, dobra, teraz gonimy żółwika, albo w sumie tego dużego możemy zjeść. Nie ucieknie nam tutaj. A zmiana planów? Nie! Znowu ten Cisco. Gonimy go, typa. O kurde, żółwik. Trzeba uważać. I niewidzialność. Okej, okay. Nawet w sumie go wyminąłem w dość ciekawy sposób. W dość ciekawy sposób się udało to zrobić. Kolejny żółwik. Tego gonimy małego tutaj. Kyma jakiegoś. No, żebym sam się nie zeżarł. No i zeżarł mnie, ale dobra, mamy siódme miejsce, więc nie ma takiej, właściwie 7 kili, przepraszam. Aha, i zginęliśmy, no niestety, więc dość ciekawie. Spróbujmy jeszcze raz, tu się gra do zginięcia, okej, dlatego ludzie są tacy ostrożni. Ja dawno w to nie grałem, no i w sumie troszeczkę zapomniałem o tym, że tu się gra do... O, jest Inemo, że tu się gra do zginięcia. Więc trzeba uważać. Już jakąś bombę czy coś syczącą. Klue, 7 kili. Okej. Okay. Dość ciekawie. Czemu tam ci się odradzali? Nie rozumiem tego, dziwne. Dobra. Aber. Dobra, górą tutaj spróbuję, żeby po prostu nie zginąć. Okej. Okay. Tu. Okej, okay, dobra, troszeczkę sobie podjadłem, ale kurczę, to nie wystarczy niestety, to nie wystarczy. Dobra. Nie ma rybo. Kurde, jest troszkę mniejsza ode mnie i ma większą prędkość przez to. Kurde, myślałem, że się zdążę połączyć, naprawdę. Myślałem, że się uda połączyć. No niestety przegraliśmy, więc tak mniej więcej wygląda reki. Nie będziemy tu już więcej razy próbować. Ja sobie te akwaria oczywiście tutaj otworzę. Tak więc to tyle w tym odcinku. Taki troszkę krótszy odcinek, ale zobaczyliście sobie, jak wygląda mniej więcej tutaj rekin. Tak więc to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!